Siemano. Pokażę metodę na stroje z trybu reżyserskiego, ale to pokażę metodę solo dla PS4. Jednak ja tutaj użyję takiego modowanego save'a, gdzie nie będę musiał już kopiować ptaków, tam szukać jakiegoś konkretnego stroju, czy tam ewentualnie mrozić maski, czy czegokolwiek tam, rękawic, butów, kurde, no mniejsza z tym, no można to zrobić inaczej, czyli to jest no standardowo próba czasowa, pyk, tryb reżyserski, kopiowanie ptaków, usuwanie ptaka i szukanie stroju, czy mrożenie maski. Ja jednak tu mówię, tak jak mówię, robię to takim save'em, że nie muszę kopiować tych ptaków, ani ich zabijać. Dlatego to pokażę troszkę w innej wersji. Zagraję w GTA Online, sesja dla zaproszonych. Bo no, pokazuję to specjalnie z tym modowanym save'em, ale to nie chodzi o to, czy ja tam mam save'a, czy nie mam save'a, tylko o metodę przenoszenia tych stroi na online. No najpierw pokażę tą metodę solo dla, no solo akurat na chwilę obecną jest tylko dla PS4. Na Xboxie jeszcze tam dopracowują, może coś się za chwilę ukaże. A jeżeli chodzi o solo, bo nie solo to jest też, no to właśnie to już wtedy ze znajomym to pokażę może w późniejszym terminie. Jak zrobić to ze znajomym. Tam znajomy będzie musiał odpalić nam tytaniczną robotę, my będziemy do niego dołączali, a tutaj robiąc to solo to właśnie będziemy musieli zrobić coś takiego jak albo mamy stworzoną szybką akcję, szybką listę gier, albo nie mamy. Jeżeli nie mamy, no to dajemy start online listy gier. Moje listy gier, damy stwórz, tu chuj nam stwórz, wyścig. Najlepszy jest tutaj ten przestępczy rekord, gdzie go teraz znajdę. Pod wiatr, nie. O, przestępczy rekord. Go wybieram, wycofuję się, zapisz listę gier i zapisuję ją jako tam, no DM zrobię, DM, kurwa, stroje, cytyry, dobra, niech będzie gotowa. Mam zapisaną listę gier. No to teraz klikam start. Online listy gier, moje DMSTR, po prostu rozpoczynam tą listę gier, no jedna, raptem tam jeden wyścig dodany, no on jest dobry, bo tylko jedno okrążenie można sobie zrobić i zrobić to zupełnie solo, standardowy lista okrążeń, jeden zacierć, ustawienia, kraj. Od razu pokazuję przy okazji, jak stworzyć tą listę gier, bo było to też potrzebne do przenoszenia na przykład stroi z trybu adwersarza i też co niektórzy nie wiedzieli, jak stworzyć listę gier. Także tu jest pokazane, jak to stworzyć, jak odpalić, jak przejechać. No niestety trzeba to przejechać do końca. No to jest akurat jedno okrążenie, także tu nie powinno być problemów. Co innego jak ktoś sobie tam odpali jakąś swoją stworzoną listę gier, a tam jest kurwa z 15 akcji, no to już ma problem, no musi przejechać to wszystko do końca, żeby mieć w ostatnich aktywnościach, że rozgrywa tą listę gier.
to akurat trzeba będzie ustawić sobie za chwilę na podwójne kliknięcie przyciska PS. Czyli wyścig przejechany, akcję oceniamy dobra albo nie. Kontynuuj. Nie wiem, jaki tu jest czas, żeby ona się pokazała w ostatnich aktywnościach. Minuta czy dwie, no to się tu chuj, no pokręcę z tą minutę czy dwie. A może od razu wskakuje, nie wiem. Nigdy nad tym się nie rozczulałem. Byleby było w ostatnich aktywnościach, że tam... Kurwa... Lech Kaczyński rozgrywa listę gier. No ale dobra, zanim mnie tu się wczyta, to skoczymy gdzieś tu sklep w pobliżu z ciuchami. To pokaże, że stroju nie mam, mam tylko ten, który tutaj teraz przyniosłem niedawno. Mam ten, który pokazałem wam z tego transferu bez usuwania postaci i bez masek świątecznych, no i jakieś tam zwykłe, randomowe. Stroje zapisane, 17, lotnicze, jakieś tam pierdołki. No dobra, no idę do sklepu, zakładamy zwykły, standardowy strój. Najlepiej też tutaj wymusić sobie zapis gry, czyli interakcja, akcesoria, tam oddycharka. Zakładamy, ściągamy, kręci się kółko. To teraz udajemy się do próby czasowej. Ona jeszcze mieści się tutaj. No ja to akurat... Jecha, dźwięki urządzenia, wyłącz urządzenie. To jest ten stary myk na teleport, 40 sekund chyba. I można włączyć pada z powrotem, czyli odpalamy akcję, wyłączamy pada, po 40 sekundach włączamy go z powrotem i jesteśmy teleportowani. No ale coś tu miałem jeszcze powiedzieć, bo już wyleciało. Myk na teleport, strój był. O, już słyszę, dobra, mogę włączyć pana. Czyli udajemy się do próby czasowej, tutaj standardowo, no jednak, to ja mówiłem na początku. Suko. Standardowa procedura. Jakieś auto, którym można rozpocząć próbę czasową, czyli wjeżdżamy w kółko próby czasowej. D-pad w prawo i opuszczamy sesję online. No, ci, którzy, mówię, no nie mają tego save'a, no niestety, no muszą te 25 minut minimum poświęcić na kopiowanie ptaków, później na szukanie stroju, ewentualnie jak ktoś chce, będzie musiał mrozić sobie te maski, żeby tam znaleźć akurat konkretnie sobie tam, kurwa, niebieskie czy białe joggery, bo to najbardziej tu jest przeważnie rozchwytywane. No ale dobra, do konkretów. Próba czasowa, D-pad w prawo, start, online, opuść GTA Online. Ja tu będę musiał odebrać telefon akurat i przejść na tryb reżyserski przez edytor Rockstar, a wy niestety normalnie ci bez Save Wizarda, bez tego moda, to interakcja, tryb reżyserski, nie? Stimulant! Wtedy wyłączacie interakcję, przechodzicie na tryb reżyserski. Ja tu muszę odebrać ten telefon. Klikam start, edytor Rockstar.
idę na tryb reżyserski. Tu nie chodzi już o to, co ja tu mam na sejwie, jakie stroje, jakie pierdoły, że pójdę na zaznaczony. No wy teraz niestety wszyscy gracze na PlayStation bez sejwu Wizarda muszą mieć w zaznaczonych aktorach ptaka i naszą postać GTA Online, no i 25 minut je kopiowa. No ja to robię właśnie na skróty, dlatego pokazuję tylko, jak to ma wyglądać, metodę samą przenoszenia, czyli tam wybieram już tego aktora, który chce przenieść strój, tutaj też bez różnicy, ale przejdę do trybu fabularnego i wy tak samo, jak już od tego momentu, jak już znajdziecie ten strój, go sobie zaznaczycie, wybieracie go, przechodzicie do trybu reżyserskiego, w trybie reżyserskim czekacie sobie kilkanaście sekund, otwieracie interakcję do góry, klikacie opuść tryb reżyserski. Wtedy jesteśmy już na trybie fabularnym, w stroju, który chcemy przenieść. Teraz ustawiamy sobie właśnie na podwójne kliknięcie tą naszą ostatnią aktywność z tej listy gier, którą pokazywałem na początku. Kurde, mam tutaj akurat bierze udział w liście gier, a nie mam dołącz do listy. No, powinienem mieć tutaj akurat, kurde, nie lista gier wydarzenie, tylko dołącz do listy gier, no ale dobra, powinno zadziałać tak samo. Ustawiam to na podwójne kliknięcie PS-a, czyli klikam dwa razy PS-a, mam dwa razy PS-a, czyli wszystko gra, daję start, online, zagraj w GTA Online, sesja dla zaproszonych, potwierdzę komunikat i po chwili tam mi się ruszą te chmury i inne pierdoły, to będę klikał właśnie dwa razy PS-a, dołącz do listy, dwa razy PS-a, dołącz do listy, nawet jak wyskoczy mi ten komunikat z błędem. Czyli OK. Zamroził się ekran. Za chwilę powinien być czarny błysk taki. I tu jest właśnie kilka nawet opcji tego. Dobra, dwa razy PS, był ten błysk. Dwa razy PS, X. Nie potwierdzam tego komunikatu i teraz wchodzę na co jest grane, czy tam w społeczności. Akurat co jest grane, szału tu nie ma. No to dobra, wejdę na tą społeczność. Wybieram obojętnie kogo. Klikam dołącz do sesji. Chwilę czekam sobie tam z 5-10 sekund. Co to kurwa ja? No dobra, nie wiem, tam minęło. Z 5-10 sekund potwierdzam ten komunikat. Wyskoczy mi drugi. Albo będzie dołączanie do sesji GTA, albo właśnie wywali nas do fabuły. Jeżeli wywali nas do fabuły, czy tam nawet będziemy mieli tutaj dołączanie do GTA Online, to zwyczajnie dajemy GTA. Gdzie to się? Czy na pewno? Nie chcę na pewno pierdolić to. Mógłbym ten komunikat zresztą. Czy na pewno chcę dołączyć do GTA? No tu ja akurat z tym nic nie robię, po prostu zamykam aplikację. Bo wiem, że jakbym to potwierdził, to bym miał i tak nieskończony ekran tam dołączania do GTA, aż w końcu wyskoczyłby mi jakiś błąd, że tam kurde, że zbyt długi czas znajdowania sesji wróć do GTA 5, dlatego nie potwierdzam. No albo wywali nas tak mnie tutaj do fabuły, albo będziemy dołączać do tego online, ale to wtedy nieważne. Wtedy zamykamy aplikację.
odpalamy ją od nowa. Jeżeli ktoś ma ustawione na uruchamianie GTA na online, to niech sobie zawczasu zaś tam kliknie kwadrat czy co to tam, żeby najpierw go wczytało na tryb fabularny, a nie bezpośrednio na online'a. I wtedy z fabuły na sesję dla zaproszonych, no i mamy ten strój, który chcemy sobie przenieść. A teraz tak nawracając do obejścia patcha na... No już jebał pies te żetony, ale Frozen Money chociażby, czy RP, no lada dzień się to ukaże. Obejście jest prawdopodobnie bardzo łatwe, także no trzeba wyczekiwać. No ja tu kurde pokażę, 23.02 nagrywam, no już nie będę nad tym siedział, kombinował. Zresztą filmik też wrzucam rano dopiero. Jutro czwartek. Koło południa polecą wszystkie patche na inne pierdoły. Także można się spodziewać, że nawet i po południu pojawi się ten glitch, chociaż nie byłbym 100% pewien. Lepiej niech on wyjdzie na weekend, żeby przez weekend, chociaż te dwa dni, sobota, niedziela, sobie ludzie naczepali tam kurde Deluxo, czy tam RP, czy co, albo kto uparty da radę wycisnąć żetony, to niech wyciśnie żetony, ale niech to zrobi z głową, tak jak ja to zrobiłem na jednym koncie na Xboxie. Nowo stworzone konto, najebałem żetonów, za cały hajs żetonów kupiłem wszystkie kurde budynki, mieszkania, biura, kluby, inne pierdoły. Wszystkie garaże, obskoczyłem je po kolei, żeby zaliczyć te wszystkie kurde cutscenki i za cały hajs kupiłem sobie wszędzie Deluxo, plus do areny jakieś tam 10 pojazdów do gry. Wszystko się zapisało, hajs był praktycznie wydany całkowicie. Teraz po tym czyszczeniu odpalam to konto, jest tam nadal level 100, chyba 23 tam tylko wbiłem. Wszystko to, co kupiłem, mam nadal za te pieniądze, a jednak to, co mi zostało, mi usunęli. No ale no dobra, wracając do glitcha, jesteśmy już na trybie fabularnym i teraz tylko start. Online, zagraj, sesja dla zaproszonych. Tak dla przypomnienia jeszcze raz, tu pokazuję metodę solo. Czy to kopiujesz ptaki, czy nie kopiujesz, czy jak masz tam wcześniej zaznaczony jakiś strój, zabijasz tego ptaka, bo też możesz go zabić. Metoda na zabicia ptaka pokazywałem też, ale chyba został ten film zablokowany w Polsce. Coś mi się tak wydaje, bym musiał tam przejrzeć wszystkie filmy. No a tu jest no solo, czy to się skopiuje, znajdzie strój, czy nie, no to od momentu jak znajdziemy strój, chcemy go przenieść, to już powtarzamy te kroki, no ale na pewno trzeba mieć, żeby zrobić to solo, trzeba mieć już tą listę gier zrobioną, stworzoną, ją rozegrać. Znaczy mnie tutaj wczytuje i mam ten strój, który chciałem sobie przenieść. Znaczy chciałem, kurwa, chuj z tym strojem tam walić te joggery, koszulkę czy cokolwiek. Mi tu bardziej chodziło o przeniesienie tego hełmu, żeby go zapisać i robić sobie dalej na tym koncie już kolorowe hełmy, nie? No ale jest metoda taka solo dla... No solo jest na chwilę obecną, tak jak mówiłem wcześniej, tylko dla PS4 na chwilę obecną, no bo no niestety no Xbox nie ustawi sobie na podwójne kliknięcie guzika kurwa Xboxa ostatniej aktywności, w ogóle tam nie ma czegoś takiego. No i działa to na Xboxie ze znajomym, ale to wtedy mówię, znajomy będzie musiał tam nam zahostować tytaniczną i do niego będziemy dołączali, ale to też wam pokażę, to nagram w późniejszym terminie. Na razie.
Na razie pokazuję tylko metodę dla PS4 solo. Mam nadzieję, że coś z tego zrozumieliście. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Elo.